Cześć. W tym filmie pokażę, jak wymienić pastę termoprzewodzącą i dokładnie oczyścić układ chłodzenia w moim laptopie MSI GE726QC, który ma już około 3 lat i nigdy wcześniej nie był czyszczony. Oczywiście dobrej jakości pasta termoprzewodząca będzie nam potrzebna, a dodatkowo wkrętak z zestawem bitów. Na samym początku musimy wszystkie śrubki od spodu odkręcić. Odkręcając śrubki, które jeszcze nigdy nie były odkręcane, naciskamy mocniej wkrętakiem na łeb śruby i odkręcamy, tak aby nie uszkodzić łba śruby. Następnie za pomocą np. karty kredytowej podważamy obudowę i delikatnie szarpiąc w prawo-lewo zdejmujemy obudowę. Tutaj możemy zauważyć, że układ chłodzenia składa się z dwóch wentylatorów i czterech ciepłowodów, tak zwanych hot pipe'ów. Ciepłowody odbierają ciepło z procesora CPU oraz GPU. We wnętrzu obudów wentylatorów znajduje się kurz. Trzeba rozebrać obudowę i dokładnie oczyścić. Na wstępie zdejmujemy akumulator, a później odkręcamy wszystkie śrubki, które trzymają cały układ chłodzenia. W tym laptopie jest to 12 śrubek. Tutaj widać klej na gwincie śrubki. Wyciągamy wtyczki z gniazd zasilania naszych wentylatorów. Za pomocą np. karty kredytowej delikatnie podważamy różne wiązki przewodów, które mogą uniemożliwić wyjęcie układu chłodzenia. W tym wypadku są to wiązki np. anteny od karty Wi-Fi. Zdejmujemy układ chłodzenia, odwracamy i za pomocą alkoholu izopropanolu i wacika dokładnie oczyszczamy procesory oraz hot pipe ze starej pasty termoprzewodzącej. Na samym początku wyjmujemy wentylatory i dokładnie sprawdzamy w obudowach, czy nie znajduje się tam kurz przy radiatorze. Oczyszczamy także łopatki wentylatora. W tym wentylatorze, jak widać, kurzu niemal nie ma. Więc tutaj oczyszczamy i możemy złożyć wszystko z powrotem. Teraz zabieramy się za drugi wentylator. O, i tutaj niespodzianka. Widać, jak zgromadził się kurz w miejscu wylotu powietrza przed radiatorem. Dzięki czemu mamy problem taki, że wentylator częściej się uruchamia i szybciej się kręci, ponieważ układ chłodzenia jest niewydajny. To jest duży problem, dlatego trzeba się tego pozbyć i prawdopodobnie za rok lub dwa znowu będziemy mieli podobny problem. Dlatego tak ważne jest za każdym razem demontaż całkowity wentylatorów i weryfikacja wzrokowa. Oczyszczamy całą obudowę we wnętrzu, a także łopatki. Radiator, czyli element metalowy, także dokładnie musimy oczyścić.
I w tym momencie mamy cały układ chłodzenia dokładnie wyczyszczony. Składamy wszystko. Dokładnie dokręcamy śruby. I możemy nałożyć świeżą, dobrej jakości pastę termoprzewodzącą na procesor CPU i procesor GPU, czyli karty graficznej. Za pomocą łopatki lub karty kredytowej pastę termoprzewodzącą równo rozmieszczamy na powierzchni procesorów. Zakładamy układ chłodzenia na swoje miejsce. Możemy teraz różne przewody włożyć na swoje miejsce, tak żeby o tym nie zapomnieć. Przed przykręceniem oczywiście wszystkich śrub. Wszystko robimy bardzo delikatnie, żeby niczego nie uszkodzić. I teraz będziemy przykręcać 12 śrubek zgodnie z opisem na układzie chłodzenia. Przy każdej śrubie, czy też otworze, jest liczba od 1 do 12, która wskazuje kolejność dokręcania śrub. Czyli zaczynamy od 1, potem 2, aż do 12. Dzięki temu układ chłodzenia idealnie będzie ułożony na różnych elementach, takich jak na przykład procesor, zakładamy końcówki karty bezprzewodowej, które zdemontowałem, bo inaczej nie moglibyśmy układu chłodzenia wyciągnąć. Następnie wkładamy akumulator, dokręcamy śrubę, która trzyma akumulator, jeżeli taka jest. I gotowe. Możemy zakładać obudowę. I tutaj uwaga. Musimy zwrócić uwagę, z której strony, z prawej czy też z lewej, znajdują się różne porty. Tam, gdzie jest ich więcej, to z tej strony wkładamy obudowę najpierw. Wszystkie porty musimy umieścić w obudowie, zanim zaczniemy obudowę dokręcać za pomocą śrub. Można to zrobić bardzo delikatnie za pomocą na przykład wkrętaka. Zobaczcie, mimo że mamy tutaj wszystko dociśnięte, port USB typu C nie jest na swoim miejscu. Trzeba delikatnie wsunąć, czyli przesunąć do góry i samo wszystko wskoczy do obudowy. Jeżeli zrobimy to teraz, to unikniemy problemu później i nie będziemy musieli jeszcze raz rozkręcać obudowy. Z jednej strony jest wszystko ok, dokręciliśmy dwie śruby, a teraz sprawdzamy drugą stronę. Tutaj jest wszystko ok, wszystko jest na swoim miejscu, więc możemy dokręcić wszystkie śruby obudowy. Dzięki tym zabiegom nie będziemy musieli wykonywać różnych czynności dwa razy. Oczywiście pamiętajcie, że wszystkie śruby zostawiliśmy w obudowie, dlatego też nie musieliśmy ich teraz wkładać z powrotem. To jest kurz, który był głównym winowajcą tego, że wentylator częściej się uruchamiał.
ale oczywiście stara pasta termoprzewodząca też już nie miała swoich właściwości, w związku z czym od tej chwili będziemy mieli znacznie wydajniejszy układ chłodzenia i rzadsze uruchamianie się wentylatorów oraz niższe temperatury podczas pracy naszego laptopa, a także dłuższy czas pracy na baterii. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Dziękuję, cześć i do zobaczenia w kolejnym poradniku na kanale Forum Wiedzy.